Dzień dobry, moje drogie. Dzień dobry, moje drogie czwórki. Poczekajcie, ustawię tylko przestrzeń. Ok, zapraszam Was do rozkładu na nowy rok numerologiczny, który już 9 września do nas zawita. Wyjmiemy 12 kart na 12 najbliższych miesięcy, poczynając od października. Następnie wyjmiemy kartę weryfikującą, uzupełniającą oraz przesłanie. Zaczynamy. Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i nic nie widać. Zaraz to poprawimy. Uwaga. Chyba lepiej trochę. Ok. Dobrze. Tu mamy już rozłożenie na cały rok. Teraz karta weryfikująca. Stali de Star Tarot. Kochani. Od razu pokażę. Jest wieża, karta zmiany niezależnej od nas, karta, która powoduje, że jeśli sami nie podejmiemy decyzji, aby zmienić kwestie, które stoją na iluzorycznym fundamencie, one po prostu runą. Oraz cztery buławy. Pewnego rodzaju osiąganie stabilności. Inicjowanie jakiejś pracy, włożenie jakiegoś zaangażowania, i teraz otrzymujemy pierwsze powiewy stabilności, właśnie jakichś nagród. Jest to czas na odpoczynek, czas na refleksję, więc może te dwie energie będą dla Was ważne. Teraz je położę wyżej. Przesłanie. O matko. Już Wam mówię. Dużo wiadomości dla Was. Kochani, piękne. Żegnaj stare, witaj nowe. Zakończył się pewien etap Twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. I to ma w mojej ocenie dużo wspólnego. Zarówno z kartą wieża, z energią tej karty, jak i z energią karty cztery buławy. Tak? Kończycie coś, jest ta zmiana i przychodzi coś lepszego. Niewątpliwie. Jakaś podróż będzie dla Was ważna. Nadchodząca podróż odmieni Twoje życie na lepsze. Zobaczymy, co pokaże reszta kart, natomiast podróż przez kolejne 12 miesięcy, w którą się udacie, krótszą bądź dłuższą, może być dla Was istotna. Oraz piękna energia, odpowiedź na Twoje pytanie przyniosą urodziny, więc dzień Waszych urodzin będzie również bardzo ważny dla Was w tym roku numerologicznym. Dobrze? I zaczynamy. Październik. Musicie dokonać jakichś zmian, moi drodzy, dlatego że czujecie się uwięzione w jakiejś sytuacji, nie macie pewności siebie, obawiacie się podjąć działania, tak?
Musicie podjąć działania, dlatego że ósemki to jest energia progresu, energia ustalenia priorytetów, poruszania się do przodu, tak? Kontrolując tą drogę, podczas tą drogę tego ruchu. W związku z czym. Uważnie przyglądajcie się swoim krokom, tym, które powinny zostać podjęte. Nie bójcie się, wierzcie w siebie i ruszajcie do przodu. I zobaczymy, co przynosi listopad. No właśnie, widzicie? I listopad przynosi spełniające się marzenia. To jest jakaś kulminacja możliwości w aspekcie niewątpliwie emocjonalnym tutaj. To jest czas, kiedy wy widzicie i czujecie się dobrze z innymi ludźmi, tak? Wasze marzenia się spełniają, odrzucacie wątpliwości, cieszycie się życiem. Piękna energia w listopadzie. Grudzień, król ognia. Działajcie w skupieniu, bądźcie liderem, bądźcie ambitni. Korzystajcie z własnej wyobraźni. Z waszego takiego być może idealistycznego postrzegania rzeczywistości, być może dostaniecie jakąś fajną podpowiedź, fajną radę od kogoś, kto właśnie taki jest. I to spowoduje, że ruszycie do przodu. Będziecie działać w skupieniu, wyznaczycie sobie cele i zaczniecie je realizować. Styczeń. Tak. Moc kreatywności, praca zespołowa nad czymś, tak? Zostajecie docenieni za wysoką jakość swojej pracy. Działacie dla dobra zespołu. Wiecie, że praca zespołowa przyniesie znakomite rezultaty. Jest to energia kreatywności, rezultaty współpracy właśnie. Energia bardzo inspirująca. To jest jakby coś, co przynosi ogromne korzyści z tego, że mieliśmy otwartą głowę, byliśmy motywujące, byliśmy ambitni, byliśmy chętni do współpracy z innymi. Pracujemy nad nowymi projektami, bardzo często artystycznymi. Luty. Oj, w lutym się rozmarzycie, słuchajcie. Żeby podjąć odpowiednią decyzję w lutym, należy dowiedzieć się więcej na temat danej sprawy, tej, o której będziecie myślały. Nie ociągać się. Decyzja może wydawać się być skomplikowana, natomiast gdy poszukacie głębiej, dowiecie się więcej, to intuicja wam podpowie, którą drogą podążyć, co wybrać. Generalnie rzecz biorąc, wierzcie sobie, tak? Nie rzucajcie się na nic, zachowajcie cierpliwość pewnego rodzaju. Trzeba tak sytuację sobie ułożyć, żeby ona wydawała się być, żeby ona była w miarę transparentna, żeby nic was później nie zaskoczyło. Nie żyjcie złudzeniami, tak? Bo nie żyjcie w iluzji. Starajcie się dowiedzieć więcej i podjąć decyzję. Marzec, koło fortuny. Kochani, koło fortuny, czyli czas dobrych zmian. Coś, nad czym tutaj pracowałyście może w styczniu i przestałyście się ociągać w lutym, przynosi wam energię, która powoduje, że sprawy idą do przodu, tak? Tak zwana fortuna zaczyna sprzyjać. Są to bardzo fajne zbiegi okoliczności, które warto wykorzystać. Kwiecień. Dużo się będzie działo drogie czwórki, dlatego że w kwietniu macie informację, że już nie ma żadnych opóźnień. Sprawy naprawdę biegną szybko. Wiele rzeczy będzie się działo w tym samym momencie. Jeśli będziecie czuły się przytłoczone, proście o wsparcie i pomoc inne osoby. Macie pasję w sobie, pociągniecie za sobą innych ludzi i będziecie stały na pozycji lidera, mogę powiedzieć. Więc to jest ewidentnie energia progresu, tak? Takiego ruchu do przodu, który wynosi was troszeczkę już na inny poziom. Maj. A w maju może być tak,
że z uwagi na tą wartość akcji, na to, że zaczynają się realizować Wasze plany, realizować Wasze marzenia, padnie jakaś prowokacyjna informacja, może plotka, i nastąpią pewnego rodzaju opóźnienia, tak? Może ktoś Wam coś powie w sposób bezczelny, taki, bardzo impulsywny, co doprowadzi do sytuacji, w której poczujecie się zranione albo poczujecie się nieprzyjemnie. To, co mówi mądrość tej karty, to jest taka, sugestia, aby nie zwracać uwagi na to, w jaki sposób te słowa zostały wypowiedziane, mimo tego, że ranią, skoncentrować się na meritum, tak? Na tym, co faktycznie niesie za sobą ta informacja. Czerwiec. No, odzyskujecie pewność siebie, moim zdaniem. Odzyskujecie pewność siebie, pokonujecie tę przeszkodę, która się nam zarysowała w maju. Jesteście gotowe bronić tego, co zbudowałyście, swojej kreatywności, swojej niezależności, swojego zdania. Robicie to z wdziękiem, tak? W sposób ciepły, wrażliwy, ale bardzo inteligentny i doceniacie siebie, tak? Jakby nic na nas nie wpływa pozytywnie, jak miłość do samego siebie, w związku z czym gratulacje. Lipiec. Sinusoida taka, góra, dół, po lipcu. Jakimś cudem tracicie tę wiarę w siebie, tę pewność siebie, oczekujecie najgorszego. Ale to jest tylko w waszej głowie. Te bezsenne noce, te nieprzespane noce, ten stres, to jakby to, co przeżywacie, to jest tylko w waszej głowie, ponieważ de facto nie oczekujcie najgorszego, gdyż nie ma żadnych konkretnych przesłanek do tego, żeby oczekiwać tego, co złe, tak? Starajcie się nie widzieć wszystkiego w czarnych barwach. Starajcie się przyjrzeć bliżej sytuacji, w sposób logiczny, w sposób taki obiektywny, tak? To Wam pomoże. Sierpień. Podejmujcie dobre decyzje biznesowe. Podejmujcie dobre decyzje biznesowe. Jeśli czujecie taką potrzebę, pomagajcie innym ludziom, działajcie charytatywnie, wspomagajcie osoby mniej zamożne. Zachowajcie balans pomiędzy odkładaniem a wydawaniem pieniędzy, tak? Więc dobre decyzje biznesowe, czyli takie, które waszym zdaniem są z wami zbieżne, które wy czujecie, które płyną z waszej pasji na przykład. I wrzesień. Nowy pomysł dla mnie to jest, bo tu mamy rycerza ziemi, przepraszam. I w mojej ocenie to jest nowy pomysł na coś. To jest też taka energia, która mówi o tym, żeby być. Czy nowy pomysł, który wy już zaczynacie realizować. To jest też taka energia, która mówi o tym, żeby być uczciwym względem kwestii finansowych, uszanować swoje zobowiązania, tak? Pozamykać wszystkie rozpoczęte sprawy, więc być lojalnym po prostu. Więc ogólnie rzecz biorąc, przyznam szczerze, że bardzo interesujący rozkład, pełen sprzeczności. To jest niesamowite. Pokazały się nam tutaj energie wszystkich czterech żywiołów. Więc jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak ten rok Wam się ułoży. Pamiętajcie, że w dzień Waszych urodzin będzie dla Was istotny. Zwróćcie uwagę na podróż, w którą się wybierzecie, bo ona może być kluczowa, ona może odmienić Wasze życie. I teraz to jest najlepsze w tej karcie, że jak ją omawiam, to oczekujemy, że to będzie podróż na drugi koniec świata, za ocean, Bóg jeden wie gdzie tylko. To nie tak. To może być podróż za ocean, ale to może być podróż 15 kilometrów za miejsce Waszego zamieszkania, gdzie wydarza się coś, co zmienia i wpływa na Wasze życie, tak? Więc tak należy do tego podejść. No i piękna energia, bo kończycie, słuchajcie, tutaj
Czas pozamykać rozpoczęte sprawy, tak? Po prostu postawić na swoim, uszanować zobowiązania i po prostu zawziąć się i pozamykać. I to jest koniec dla Was. Ostatnia karta z tego czytania. A karta przesłanie mówiła: żegnaj stare, witaj nowe. Zakończył się pewien etap Twojego życia, lecz rozpoczyna się nowy, jeszcze lepszy. Pozamykajcie więc te wszystkie sprawy, spróbujcie zamknąć je w tym roku numerologicznym, które już nie miały racji bytu. Jeśli Wy tego nie zrobicie, to obawiam się, że ktoś lub coś zrobi to za Was, a wtedy możecie tego nie kontrolować, to będzie poza Waszą kontrolą i będzie bardziej bolesne. Także moje drogie czwórki, uważajcie na siebie, jesteśmy w kontakcie i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.